Sokowałem je od dziecka. Ojciec się zajmował sokolnictwem, hodował sokoły i praktycznie w tym wyrosłem. Także, a zawodowo praktycznie zaraz po szkole, po studiach, po ojcu przejąłem ośrodek hodowli sokołów wędrownych we Wrocławku. I odkąd tylko sokoły się w Polsce pojawiły, praktycznie zawsze z nimi jestem. Zajmujemy się restytucją sokoła wędrownego. Jest to gatunek, który kiedyś pospolicie występował prawie na całym świecie. Niestety przez działalność człowieka, przez taki środek chemiczny jak DDT, soku wędrowny prawie na całym świecie wyginął. Na szczęście dla tego gatunku w momencie, jak on wyginął w naturze, bardzo dużo tych ptaków było w rękach sokolników, bo jest to gatunek używany od paru tysięcy lat przez ludzi do polowania w sokolnictwie. I na szczęście, jak go w naturze zaczęło brakować, bardzo dużo tych ptaków było w rękach sokolników, którzy podjęli wtedy próby hodowli, co się na szczęście udało i później zaczęto wypuszczać go na wolność. I w tej chwili prawie na całym świecie gatunek został już uratowany, czasami nawet jest go więcej niż go było jeszcze przed załamaniem populacji. W Polsce zaczęliśmy troszkę później się tym zajmować, także jeszcze nad tym pracujemy. Mamy w tej chwili już ponad 40 par sokołów wędrownych w Polsce, ale co roku przybywają kolejne. I myślę, że jeszcze parę lat reintrodukcji będzie bardzo, bardzo fajnie. Sokół wędrowny jest to gatunek kosmopolityczny. Prawie na całym świecie gnazduje głównie na skałach. Jest to taki typowy górski gatunek. Natomiast takim ewenementem na skalę światową jest jego ekotyp leśny. On występował tylko w środkowej Europie, to wschodnie Niemcy, Polska, Rosja. I tu zajmował gniazda innych dużych ptaków, bo sam gniazd nie buduje. Natomiast w latach 50., 60. zaczął się pojawiać w miastach. Jak się spojrzy na takie wysokie budowle, jak kominy, jak wieżowce, to są takie trochę sztuczne skały. I tam zaczęło mu się podobać. Tylko, że tam było ciężko znaleźć jakieś półki, spółki, gdzie mógłby tam coś wygrzebać, jakiś dołek, gdzie jajka mógłby złożyć. I w miastach trzeba im pomagać. I od tych lat 50., 60. bardzo ładnie się zaadoptował w miastach i w tej chwili w wielu miastach dużych Europy, Ameryki jest go bardzo dużo. Ponieważ gniazduje w górach, często z miejsca gniazdowania ma duże pole, dużo widzi, także też bardzo chętnie korzysta z wysokich budowli w miastach. No i się zauważymy, gdzieś sokoły, które się trzymają jakiejś wysokiej budowli, instalujemy im specjalne gniazda, żeby miał gdzie złożyć jaja, gdzie wychować młode. No i to i wtedy tam zazwyczaj już zostają na stałe. Wystarczy im tylko nie przeszkadzać i bardzo się dobrze czują. W miastach jest bardzo dobra baza pokarmowa, mają na co polować, także w miastach się bardzo ładnie rozwijają. Na kominie wystarczy im stworzyć miejsce do złożenia jaj. Często wystarczy na galerii nawet zwykła skrzynia drewniana, gdzie wysypiemy żwirem. Tam już im to wystarczy. Natomiast my staramy się jednak stworzyć im bardziej komfortowe warunki, tak jak tutaj na kominie, gdzie jest duża skrzynia ze żwirem, z pomostem, gdzie jest zabezpieczone, żeby tam ludzie za często nie chodzili, żeby dać im trochę spokoju i im to w zupełności wystarcza. Sokół wędrowny to jest typowy ornitofag. On poluje tylko i wyłącznie na ptaki, tylko w locie. W momencie polowania, pikowania na swoim ofiarę potrafi osiągać prędkość 300, 360, nawet 400 km na godzinę. Co można tu w warunkach Orlenu porównać do samochodów Formuły Pierwszej i naszego kierowcy Kubicy. Także można by w odpowiednich warunkach stworzyć im jakieś współzawodnictwo i wtedy się zastanawiać, który by wygrał. Przyłączyliśmy się, bo uznaliśmy, że to jest bardzo dobry projekt i tylko w ten sposób możemy przyczynić się do odbudowy tej populacji, tak? Czyli to jest szczytny cel po prostu. A że mieliśmy na terenie zakładu wysokie kominy, które po zainstalowaniu na nich budek lęgowych dały im miejsce do osiedlenia się, no to bardzo fajny moment.
siostrą po raz pierwszy w 86, potem dopiero w 96 i ze względu na to, że 97 rok coraz częściej pojawiał się, podjęte zostały rozmowy o właśnie możliwości zainstalowania na wysokich kominach dwóch budek lęgowych. Instalacja była na kominie Klausa i EC. I to były dwie budki. W 99 roku dokładnie była instalacja. Najprawdopodobniej była to jedna stała para. Tutaj z informacji od stowarzyszenia, które obserwowało przez cały czas i cały czas nas wspiera i pomaga nam w tym projekcie. Dorosłe sokoły były stałe, natomiast wyprowadziły od 2002 do 2015 roku 42 pisklęta. Znaczy 42 jaja, 42 pisklęta się wykluły. W 2016 roku była zainstalowana nowa budka z monitoringiem online, z podglądem i termometrem, temperaturą i dzięki temu udało nam się, znaczy mogliśmy prowadzić ten monitoring przez cały czas, więc widzieliśmy, że sokoły złożyły jaja, ale nic z nich, znaczy nie ma szans na wyklucie. W związku z tym po raz pierwszy w 2016 roku była przeprowadzona adopcja. Oczywiście również przy udziale stowarzyszenia na rzecz takich zwierząt sokół. Podłożone były trzy pisklęta. Takie wyprowadziły, bardzo ładnie młode, czyli odleciały. Dostały oczywiście swoje imiona również w konkursie prowadzonym na stronie Stowarzyszenia Soku. I w 2017 ponownie złożyły, jednak też już nie wyprowadziły młodego, w związku z tym adopcja była przeprowadzona po raz drugi. I też oczywiście z sukcesem. W tym roku, w 2018 była walka między sokołami wędrownymi a nowym gatunkiem rarogiem, jeszcze rzadszym. Walkę wygrał raruk. Złożył pełen lęk, cztery jaja. Jednak nie wyprowadził młodych, ponieważ nie było samca, w związku z tym jaja były niezależone. W 2018, tak, ubiegłym roku, mieszają mi się daty, w ubiegłym roku, nie, w tym roku od stycznia obserwowaliśmy ponownie walkę o gniazdo na IOS-u i dziś już wiemy, że sokoły wygrały tą walkę. Mamy w gnieździe jajo. Więc tak około 32 dni powinny wykluć się pisklęta. Także zapraszam do obserwacji.